O manipulacji w mediach słyszał chyba każdy. Postaram się trochę rozwinąć ten temat i opowiedzieć wam jakie są sposoby manipulacji, jak się je wykorzystuje i kto to wymyślił bądź stosował. Filtrowanie dostępu informacji. Powszechnie nazywa się to gatekeeping. O co chodzi? Jest taki gatekeeper, czyli po prostu cenzor, i on wybiera informacje, które można udostępnić w mediach, a których nie. Zabieg bardzo dobrze znany w PRL-u. Najlepszym przykładem jest Kora, o której niedawno wspominałem na kanale Światowa Historia. Media komunistyczne nie dopuszczały nic, co mogło sugerować, że może być lepiej albo że na Zachodzie jest lepiej. Prezentowały komunistyczne społeczeństwo jako idealne, a kiedy popełnili błąd i pokazali taką korę w telewizji, nastał wstrząs. To bardzo banalny przykład, ale idealny. Realnie to obrazuje. Dziś gatekeepingu już nie ma, ponieważ jest internet, a w tym cenzury nie ma. Ramkowanie, czyli framing, to jest już. Taka manipulacja stosowana przez dzisiejszą telewizję. Jest to podkreślanie jednych informacji kosztem tych drugich, a przy okazji tłumaczy się to zjawisko, ocenia się je i podaje wprost sprawców. Przykład: rząd polski, który jest prawicowy, nawiązuje bliskie stosunki z Węgrami, a zarazem stają w opozycji do Unii Europejskiej. Taki przykład: TVP, czyli telewizja rządowa, przedstawi tego plusy. Powie, że to świetne posunięcie, że nasz rząd działa prężnie i Unia jest niepotrzebna. W tym samym czasie telewizja. Telewizja proeuropejska na przykład TVN powie jaki to jest błąd, że to bunt, że odcinamy się od przyjaciół i nawiązujemy kontakt z tym, z kim nie trzeba i to po to, żeby zniszczyć Polskę. I jedna i druga telewizja pokazała prawdę. Rząd nawiązał kontakt z Węgrami, ale każda pokazała to wydarzenie w innym świetle. Agenda to kolejny element często stosowany przez polskie media. Chodzi oczywiście o przeznaczenie czasu na ukazywanie danej treści. Prościej, chodzi o to, które informacje ukazuje się jako pierwsze, a które jako ostatnie i ile czasu się na nie poświęci. Na przykład, ostatnio tak zauważyłem, że w TVP zazwyczaj na początku się y, politycy chwalą, jaki rząd jest super, a następnie jakieś inne informacje. TVN już się nie chwali swoimi politykami, ale na początku atakuje polityków rządowych, a później inne informacje, a Polska to wiadomo, że chce tylko zarobić, więc morderstwa, śmierci, nic znaczącego. Niektóre informacje też się pomija. Na przykład TVP pominęło kiedyś informację o sukcesie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a TVN pominął informację o tym, że papież Franciszek pochwalił Polskę w sprawie polityki migracyjnej, bo TVN-owi ta polityka nie pasuje po prostu. Aspekt narodowościowy. I to jest już bardzo prosty zabieg, który często się stosuje. Kiedy jest się w telewizji propolskiej, na przykład mówi się o polskich bohaterach jako o naszych bohaterach, że my walczyliśmy w powstaniu, my pokonaliśmy komunizm. Taki zabieg ma na celu budowanie świadomości i przynależności. I w tym przykładzie to nie jest groźne. Inaczej jest, kiedy mówi się o obcych państwach. Na przykład, dajmy na to, identycznego posunięcia dokona Rosja i Stany Zjednoczone. Myślicie, że tak samo o tym powiedzą? W państwie proamerykańskim, jeśli Amerykanie zbombardują terrorystów, to będzie świetna i potrzebna akcja, jeśli Rosjanie zrobią to samo, to będzie akt barbarzyństwa. Sofizm rozszerzenia Kolejny łatwy zabieg, czyli uogólnienie argumentów tak, aby łatwo było je obalić. Na przykład w trakcie wojen w Zatoce Perskiej, czy aktualnie w trakcie konfliktów w Syrii, media pokazują wszystko czarno-białe. Przeciwnicy terrorystów – dobrze, zwolennicy – źli. Przeciwnicy Asada – dobrze, zwolennicy – źli. Tak się o tym mówi. Ale nikt nie wspomni, że Stany są przeciwko Asadowi i przeciwko Asadowi jest też państwo islamskie, więc w tej wojnie Stany i terroryści są sojusznikami. Po prostu takie rzeczy się pomija, żeby łatwiej przekazywać swoje poglądy. No sofizm. Kozioł ofiarny. Ciekawa metoda, wybiera się najsłabsze ogniwo rywala, robi się z niego największego przeciwnika i po nim się jedzie, aby pokazać jaka wroga opcja polityczna jest słaba. Przykład? TVN zazwyczaj atakuje posłankę Pawłowicz, która popełnia dużo błędów i na tym proeuropejscy politycy budują swoją pozycję. W tym czasie TVP jedzie pod Trzaskowskim, który jest po prostu fajtłapą do potęgi i na tym politycy prorządowi budują swoją pozycję. I TVN nie wchodzi w dyskusję na przykład z Dudą, bo dobrze wiedzą, że Duda jest za mądry i ich rozwali. Albo TVP nie atakuje Borysa Budki, bo wiedzą, że ten ma za mocne argumenty. Lepiej zaatakować kogoś słabszego i z nim walczyć. Metoda fenomenu. Ryzykowny, ale skuteczny zabieg. Pamiętacie akcję Gdzie jest Krzyż? Protesty pod pałacem, wszyscy się biją. A co w tym czasie się stało? Wać pan Tusk podniósł podatek i nikt się tym nie interesował, bo media tuszowały sprawę krzyżem. Więc metoda fenomenu to nic innego jak tuszowanie spraw. Semantyka. O co chodzi? O używanie ładnych słów zamiast mówienia prawdy. Na przykład w Stanach niektórzy politycy mówią, że należy się uprawnienie Stanów. To nic innego jak przywrócenie niewolnictwa albo pro-life i pro-choice. Ładne słowa i brzmią lepiej niż przeciwnicy aborcji i zwolennicy aborcji, no bo te słowa to tak bardzo wprost brzmią bezpośrednio, a pro-life albo pro-choice, no to tak międzynarodowo, no i tak to działa. Regresje czyli odwoływanie się do wcześniejszych zabiegów propagandowych przeciwnika. A przykładem jest tutaj wojna izraelsko-palestyńska, gdzie tego pokoju nie chce nikt. Kiedy Arabowie chcą pokoju, to Żydzi mówią, że nie, bo coś tam Arabowie zrobili kilka lat wcześniej, a jak Żydzi chcą pokoju... To Arabowie mówią, że nie, bo Żydzi coś tam zrobili wcześniej. Lepszy przykład z Polski. TVN pokazał to nagranie, jak to strasznie rząd traktuje ludzi. TVP dotarło do tego nagrania i się okazało, że zabieg TVN był po prostu propagandą. Przez to TVN staje się niewiarygodny i TVP może mówić co chce, bo wychodzi na to, że mówią prawdę. Proste, proste. Demonizacja, czyli kreowanie jakiejś grupy społecznej jako wroga, choćby nie wiem co i oskarżanie o całe zło. Tak jest dziś w Polsce, nieważne co się wydarzy, zaraz jest to wprowadzane w pisowsko-peowską wojnę plemienną, jak to powiedział pan Marzec. Jak to wyglądało w praktyce, na przykład ugrupowania prawicowe wszystkich Żydów utożsamiają z komunistami albo zbrodniarzami, a środowiska lewicowe, wszystkich nacjonalistów z nazistami, zbrodniarzami. Popularne zjawisko, mam rację. Dzięki za obejrzenie do końca. Jak zauważyliście, światowa dyszka ma trochę inną formę i będzie teraz takim powiedzmy rozwinięciem światowej historii. Będę poruszać trochę szersze tematy, głównie z zakresu polityki albo sztuki. Mam nadzieję, że to się spodoba i przyjmie w jakiś tam stopniu. Muzyka